Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanexto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Sith Warrior. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku dalej działaliśmy sobie tutaj na Hoth, tak naprawdę to dopiero to rozpoczęliśmy. Walczymy zarówno z Republiką, jak i z piratami również. A naszym głównym celem jest pewien mistrz Jedi, ostatni cel z naszej listy tak naprawdę, jaką nam wcześniej Baras przygotował. Nie pamiętam, jak on się kompletnie nazywa, ale to gdzieś tam pewnie gra nam przypomni. Ja tu sobie zrobiłem misję bonusową dodatkową, a teraz wracamy do tego Forward Bunker. Boże, jak to na polski przetłumaczyć? Na jakiegoś takiego bunkra, takiego wiecie, no bardziej na linii frontu, może tak. To myślę będzie najlepsze tłumaczenie. No w każdym razie tam wracamy oddać zadanie i to jest zadanie zapewne związane z właśnie z Hoth i głównie z działaniami przeciwko Republice. No a później jeśli chodzi o nasze zadanie związane z naszą klasą, to mamy się spotkać, tylko mam pójść do jakiejś bazy Talzów i chyba zrobić tam małą siekę, o ile się nie mylę. Taki był plan, chociaż nie jestem pewien. W każdym razie chodźmy tutaj i mamy użyć sobie tego terminalu, zobaczmy. Hello, good to see you, my lord. We had feared the worst. Good work. Has the base been informed? How is morale there? Gentlemen, the commander wants to know how we feel about the tolls being struck down. Excellent. That's a sound I've not heard in some time. And I understand one of our patrols spotted Tals that fled rather than fight. The tides of war are with us. Your men smell blood. Time to deliver it to them. I couldn't agree more. We've devised a plan to put the Tals in position for a killing blow. Their supplies, weapons, medical equipment, and the high-calorie food they require, all of it is stored in one central location. They may be adapted to the cold, but without their supplies, they wouldn't last a week. So we will destroy their cache. Tell me more of this. We want them to panic and launch an all-out, last-ditch attack on us, and we'll be waiting. If I were them, and suddenly without food, I would raid this base. So we will amplify our defenses here and spring the trap shut. Unfortunately, getting out their supplies may be difficult. They are in a series of ice caves overrun by Wampers. That sounds like a pretty unforgiving security system. Wampers can be fooled. A combination of synthetic pheromones and body language could make them think a Tals is part of their pack. All the more reason to bring back their equipment. We could learn much from the Tals. The last thing you'd want to do in a Wumper cave is wear yourself down. You'd be surprised how much I can carry. Daring, my lord. I hope you're making the right call. Take anything of theirs that gives them aid or comfort. Make them come crawling. Let them know who the masters of this miserable world are. No dobra, i taki będzie plan. Nie wiem dlaczego gdzieś mi trochę zdropiło klatek w OBS-ie. Czekajcie, sobie zobaczę, jest full screen window. No jest to tam 5 klatek, czyli to w sumie tyle co nic, ale nadal. Wcześniej miałem 0. Dobra, to sobie podniesiemy, w sumie nie ma znaczenia, bo i tak gorsze, i tak to zaraz sprzedam. Tu w ogóle mamy jeszcze jakieś login rewardy, tu mamy jakieś buffy, które być może sobie właśnie poklikamy, żeby trochę nam lepiej szło. No i dobra, w takim razie idziemy sprowokować Talzów do ataku na tą bazę. Taki jest nasz plan. No dobra, to wsiadamy na speeder i lecimy tutaj, gdzieś do tych ich jaskiń. Już byliśmy w okolicy, także niestety trochę backtracku u nas tutaj czeka. Ja to generalnie nagrywam dzisiaj 9. Przeddzień E3, dlatego z lekkim zapasem ten film jest nagrywany, bo po prostu podczas E3 nie wiem, jak tam będzie z czasem. No i zaczynamy sobie oczywiście jutro. Dla was wczoraj chyba było Summer Game Fest, ten kick-off. Generalnie. Gdzie tam pewnie sporo rzeczy fajnych będzie pokazanych, to jest ta impreza organizowana przez Jeffa Killiego. No a dzisiaj Netflix Geeked.
i na pewno będzie coś o drugim sezonie Wiedźmina dla Netflixa. No i ogólnie będą jakieś seriale oparte o gry, także myślę, że też warto oglądać. No a później zapraszam Was do playlisty Archiwum Live, playlisty E3. Tam też w opisach tych filmów macie linki do terminarza, albo też możecie sobie wpisać w przeglądarkę tiny.cc łamany przez E3 2021 terminarz i to jest link do dokumentu Google'a, w którym znajduje się wszystko ładnie rozpisane na dokładne pory, także konferencje, których ja nie będę oglądać osobiście, ale być może kogoś mogą zainteresować. I tak będziemy oglądać dosyć sporo, bo jeszcze część konferencji mój brat chce obejrzeć, których ja tak niekoniecznie. Także zobaczymy jak to wyjdzie z tym E3. No na pewno nie będę oglądać wszystkiego. Tam już samo E3 wrzuciło jakąś taką dokładniejszą rozpiskę, ale nic tam raczej bardzo fajnego nie będzie. Nie jest takie E3, wiecie, jak zawsze było. Trochę to jednak inaczej wszystko wygląda. No i mamy te łampy. Mamy łampy, o których była mowa, także możemy je sobie szybko pokonać generalnie. I widzę, że będziemy mieli tutaj naprawdę sporo. Na szczęście nie wszystkie są silne. Część łamp to takie zwykłe łampki. Jakieś młode. Młode sztuki. Zróbmy sobie obszarówę. O, pięknie. No i widzicie, padają jak muszki. Akurat te małe. Także to nie jest problem. Teraz już jakaś silniejsza, dorosła łampa. Także też ją zaatakujmy. Poużywajmy sobie jakichś ataków, z których być może rzadziej korzystam. Oj, niekoniecznie z tego, ale dobra, Force Choke możemy zrobić. Trochę lipa, że sobie zużyłem Force Cloaka, chociaż tak bym go raczej tutaj nie używał raczej. Ale nie wiem, zobaczymy. Ja tu mam akurat grupę ze starszą łampą i dwiema młodszymi. Młodszą chciałbym zabić, dziękuję. I teraz tą starszą sobie pociśniemy. Dobra, świetnie. Tu już co damy radę ominąć, to damy radę ominąć. I mamy odzyskać też ich jakieś zapasy. Dobra. Tam zrobiłem call, żeby to odzyskać, bo się na pewno przyda. A generalnie nie dawało to punktów ani jasnej strony, ani ta druga opcja nie dawała punktów ciemnej strony mocy. Tak więc wybrałem tą, która jest dla mnie po prostu lepsza, skoro to nie daje tej przynależności w mechanikach gry, to wolę to wybrać. Dobra, zaatakujmy sobie też tą grupę, bo i tak pewnie bym mnie zaatakowała, gdybym zaczął wchodzić po tych schodach. A przy okazji będziemy zawsze dużo bliżej wykonania misji bonusowej. Raczej ją zrobimy, bo i tam pewnie przy tych jeszcze zapasach pojawią się jacyś przeciwnicy, wydaje mi się. Zobaczymy. Dobra. Jeszcze dwójkę mam pokonać. No jak mówię, myślę, że bez większego problemu. Tu już mam, proszę bardzo, pierwszych przeciwników, a tam będą jeszcze kolejni przy tych naszych zasobach, które mam pochłonności, także misja bonusowa wykonana spokojnie. Nie, żebym jakoś bardzo potrzebował, bo leveli to i tak mamy o 7 za dużo na ten moment, a będziemy mieli jeszcze więcej oczywiście. Dobra, użyjmy sobie tego bang bang. Dobra. Dzięki temu tak naprawdę dwójka talzów łatwo pokonana. Jest tylko jeden. Dobra. I tak, zbieramy sobie co mamy zebrać, także bierzemy. Okej, zapasy medyczne. Tutaj mamy jakąś broń. I będzie nam brakować, czy tam jedzenie. Brakuje nam jeszcze jednej rzeczy. I wydaje mi się, że ta jedna rzecz jest pod nami. Jakoś to tak było właśnie, że to nie było wszystko w jednym miejscu. O właśnie. Tylko tu jeszcze mieliśmy coś. I niestety zaatakowali mnie. Także jeszcze musimy jedną grupę pokonać, ale później już raczej damy radę stąd wyjść bez większego problemu i bez walki, wydaje mi się. Zresztą będziemy nawet mogli dziabnąć sobie quick travel do tego forward outpost. No i zobaczymy, czy plan wypali, czy rzeczywiście talzowie zaatakują. Dobra, czyli jak mówiłem, wracamy sobie tutaj. Cyk, cyk, forward bunker. No i zobaczymy. Jak mówię, czy plan wypali, czy talzowie, czy talzowie dadzą się złapać w pułapkę. Także chodźmy, wejdźmy do środka, pogadajmy tutaj z dowódcą, który nam to wszystko zleca, jego imienia nie pamiętam. No i zobaczymy, co dalej, być może będziemy już spadać z tej lokacji do kolejnej, ale to zobaczymy za chwilę. Here, let it not be said that carrying such a load through Wampas is impossible. Yes, my lord. You'll be pleased to know that we have kept up our end of the plan. The base is prepared for war.
We have security fields, sensors, anti-personnel guns. We'll obliterate any Tals that dares approach. Commander! Commander! There's reports of a Tals attack! Excellent. What wing are they headed for? No wing, sir. They're at the power station. They're overrunning the guards. They brought bombs. These Tals have no fear. Even when their army is at its last breath, they want to take us down with them. If they kill the power station, we'll have no heat. We'll have to evacuate, or we won't last past nightfall. I will be there soon. I'll call for reinforcements from Ademus Orbital. They should be able to land within the hour. Just get to that power station, and quickly! No i niestety Talzowie się tak do końca w pułapkę wciągnąć nie dali, bo nam zaatakowali jakieś generatory. Mam też to ciekawe zadanie poboczne, tak więc zobaczmy, o co chodzi. O kakiza spida perupa, kadwa shiniko higa danulia. Ni at ambumpa poshura mokili mokranki. Buka kampak nijit, tonka yiliska chanaga. Don't worry, the Empire will not make the mistake of hiring you again. Che chopa kuma ni umpi put malia bedwana ni bobo. Chi kospa ini gudad iji gliska chanaga wa. Kabano tase makipuna, mali tuta odmishka. I agree to your terms. Ok bagthra wanawaga mi bunawa dwe dwipe. Buka kampak nijit, tonka yiliska chanaga. No dobra, czyli jeszcze mamy zadanie poboczne na odzyskanie jakiegoś shipmentu, jakieś tam rzeczy do reaktora chyba. I co ciekawe, musimy się w ogóle w drugą stronę udać. I widzę, że wszystko jest w drugą stronę. Aha, no to w drugą stronę to trzeba tak przejechać. Dobra, bo chciałem jakoś, nie wiem czemu, tak jakoś dziwnie naokoło. Ojejku, to jest kawałek stąd, muszę przyznać, dlatego myślę, że zrobimy sobie cięcie i widzimy się, kiedy będę już tam w miarę na miejscu, bo nie mam za bardzo o czym gadać, ale też powiedziałem, także widzimy się na miejscu. No i dobra, moi drodzy, zbliżamy się na miejsce i już mamy tutaj jakichś strażników Talzów. Na razie ich sobie ominę, nie chcę mi się z nimi walczyć. I tak, mam odzyskać części tego shipmentu i one są tutaj w tych skrzyniach. Także sobie od tego zacznijmy, trochę oczyścimy też przed pole z tych Talzów. A później wejdziemy gdzieś do środka i postaramy się ich powstrzymać przed zniszczeniem tych generatorów. Generalnie, podnieśmy sobie teraz rzeczy. O, jest tylko jeden power converter z czegoś takiego wypadł, a mamy aż 10 ich podnieść, masakra. Znaczy tu jest chyba losowa szansa, że ich będzie więcej w takiej skrzynce, wydaje mi się. Zresztą nie powinien być taki do końca problem, ale nadal trochę mało, moglibyśmy mieć od razu farta i kilka pewnie zdobyć. Bo tak będziemy musieli więcej powalczyć. No trudno, zdarza się, nic na to nie poradzę. Nie za bardzo. Także będziemy musieli się po prostu przez tych talazów poprzebijać. Siłowo, bardzo siłowo. Tam Jace'a. Skąd walczyć? O, tutaj dwa się trafiły. Jezu, ale jakbyśmy tutaj się trafili z innymi graczami, żebyśmy musieli zrobić to samo zadanie, to ja nie wiem, co tu by się działo. Przecież to by trzeba było poczekać z 5 minut, aż to się odrespi. A i tak by się tego mało zdobywało. Jakby tu trzech graczy było, to by na pewno nie starczyło dla wszystkich tych skrzynek. Masakra jakaś. O, teraz znowu jeden. Dobra, tu mamy jakiegoś komando, to nawet sobie zabniemy na niego heroic moment, czemu nie? Bo całkiem żywotny, jak widać. Także myślę, że warto. I tak nie planuję na razie walczyć z żadnym bossem, aż tam jakiś będzie jeszcze dowódca Talzów w środku, ale to... O, ten przynajmniej pilnował trzech, no. I to już jest jakaś sensowniejsza ilość. Tutaj mamy jakiegoś takiego pana, możemy ich przymrozić wszystkich troszkę. Spoko. Czy ja chcę robić to? A jolo, zróbmy sobie zrzut z orbity. Niech coś tam porobi dodatkowego. Generalnie. Dobra. Zbierzmy sobie z tego, co możemy zebrać. No nadal nie? Boże, jedyny. Jeszcze dwa potrzebuję. Czemu ja zaatakowałem tu? Aha, dobra, tutaj jestem. Myślałem, że to jest skrzynka tutaj zaraz obok, ale to nie była skrzynka. Na szczęście jest skrzynka trochę dalej. Także nie walczę na darmo. Tyle dobrego. Jeszcze do tych Talzów pozostałych. I świetnie. I jeszcze ty. I już.
podnieśmy stąd i akurat dwa, świetnie, dobra. No, przedpole, jak widzicie, oczyszczone zajebiście mocno. Tam się, co ciekawe, mam wrócić, oddać to zadanie. No dobra, ale to na pewno gdzieś tam później sobie dziebniemy jakąś szybką podróż czy coś. Na razie przed siebie. I tutaj do Story Areny, gdzie będziemy musieli sobie pewnie trochę powalczyć znowu, tak jest. Więc nie ominiemy tych przeciwników. Co dokładnie mamy zrobić? Aha, dobra, mamy porozbrajać jakieś bomby, które oni tutaj zaplantowali, no dobrze. Nie będzie to raczej trudne, tylko ich będzie kilka i będziemy musieli sobie poprzechodzić generalnie. Dobra, mamy dwójkę silniejszych przeciwników do pokonania, zróbmy sobie tak. I tak. I trochę flamethrowera, czemu nie? Dobra, świetnie. I za chwilę powinni paść. Jest. Rozbrójmy pierwszą bombę w takim razie. I za chwilę idziemy gdzieś dalej rozbrajać kolejne. I to będzie gdzieś w tą stronę, dobra. Kogo damy radę ominąć, to sobie ominiemy. Nie będziemy walczyć ze wszystkimi przeciwnikami. Tutaj też się raczej przekradnę gdzieś tutaj boczkiem. Żeby dojść do tej bomby. Także tyle dobrego, że tu w miarę jest w miarę czysto. Tutaj sobie dziabniemy za chwilę Force Cloaka, żeby nie musieć z tym panem walczyć. Niestety tych panów nie ominę, zresztą i tak muszę tutaj bombę rozbroić, czyli lecimy tutaj i walczymy od razu z panem Talsem kolejnym silniejszym. Za chwilę rozbroimy bombkę, do tego jeszcze słabszego trzeba będzie pokonać. Dobra. Teraz ty, chodź tu szybko. Umieraj. Dobra. I weźmy sobie, rozbrójmy również to. I okej. I idziemy do ostatniej bomby, która się znajduje tam na końcu, dobrze. Oczywiście, że trzy bombki będą, zwykle są trzy. Generalnie w tego typu grach, ogólnie w grach zwykle są trzy rzeczy do rozbrojenia, zniszczenia i tak dalej. No czasami cztery, ale to rzadziej. Zdecydowanie. No bo trzy to taka ładna liczba, trzy. Generalnie. Dobra, chodźmy przed siebie, tutaj sobie dziewniemy Force Cloaka. Tylko odpowiednio wyczekajmy, żeby na pewno mnie nie zaczęli atakować. Dobra. I jesteśmy już na miejscu. Praktycznie. I gdzie jest bombka? Bombka jest tam na górze i tam pewnie będziemy mieli jakiegoś dojebanego przeciwnika. Takiego naprawdę potężnego. Albo i nie. Albo i tak, albo i nie. O, okej. Bardzo ciekawe. No dobra, rozbrójmy to. Czyżby jakaś cutscenka się odpaliła, czy nie? Nie. Ale mam gdzieś jakiegoś sierżanta, z którym mamy się skonfrontować. Proszę bardzo, przybiegł tutaj sobie. I chyba będziemy mogli z nim nawet chwilę porozmawiać. No dobra, to zobaczmy. I will savor your destruction. No sorry, ale ja nie jestem jakimś zwykłym pułkownikiem, tylko ja jestem dojebanym Sithem, wokół którego kręci się cała ta gra, także... No sorry, ale przegracie. Przegracie, moi drodzy. Okej, i ostatni. Dobra. Łatwo było. Co teraz? Defeat Tals Champion. O, cześć. A ty tu skąd się pojawił? Tak trochę z dupy się pan tutaj zrobił. No, mamy czempiona, na którego nic nie mam heroic momentu, czyli trochę lipa. Będziemy musieli sobie popróbować jakichś innych rzeczy. Generalnie. Naszą mocą i nie tylko. Wzbudźmy w nim strach, nabijmy sobie jakiś fokus. O dobra, możemy heroic moment też rzucić. Także lecimy od razu jakieś pioruny, jakieś kamienie, jakiś flamethrower i świetnie, dobra. Mamy co ciekawe jakiegoś naszego żołnierza, tylko on się musi ustawić. Dzień dobry. Lieutenant Auron reporting in, my lord. Our company is on the ground and we have secured the perimeter. Tell me you cut off their retreat. Absolutely, my lord. We assessed the situation and countered it. Good to see this place still standing. We'll finish up here. If you return to Dawn Base, Commander Triton will no doubt want to congratulate you in person. Dobra, czyli mamy wrócić do tej głównej bazy naszej na Hoth, czyli tu. Czyli Quick Travel.
W sumie do kantiny od razu, bo to nam tam pojawi się na dole w tej bazie samej. Tam też chyba będzie, podejrzewam, zadanie poboczne. Jeżeli nie, to później sobie wyjedziemy na górę. Chociaż w sumie łatwiej jest zeskoczyć na dół windy niż czekać, aż ona przyjedzie, ale dobra. A i tak trafiłem, bo tutaj też mamy zadanie poboczne. I od niego sobie zaczniemy. Wpierw je oddamy, a później pójdziemy do wendora jakiegoś, ogarniemy kwipunek, a później idziemy oddawać zadanie główne. Chobot i kawstuan dile jihu lokuta. Che chopa kuma ni umpi but malia bedwana ni bobo. Kabano tase makipuna. Mali tuta od miszka. Dobra, okej, okay, świetnie. Select one reward, cokolwiek. Ty nie jesteś wendorem, co ty jesteś wendorką. Generalnie, co ty w ogóle masz? Aha, to jakieś materiały do craftingu. Dobra, sprzedajemy, co mnie jest do szczęścia potrzebne. W sumie tyle mi do szczęścia potrzebne nie jest. Dobra, tak więc teraz zadanie główne zobaczmy. Jak mówisz, że Sith held off the entire Toll's force single-handed. It sounds incredible to be sure, but here, I'll let you talk directly. My lord, we cannot express our gratitude. May I introduce Moff Brainor, overseer of the Hoth system, among others. I heard you telling them off the good news. Yes. You saved us from giving a much bleaker report. If not for you, Dawn Base would have been lost, and all the outposts that depend on it. It is for that reason I ask you your opinion. Would you say Commander Triton or Chiss Captain Udris was more instrumental in the base's defense? Commander Triton's leadership has been forthright and direct. I expected such a response. Triton works diligently, if not always wisely. He is hereby promoted to Colonel, responsible for the welfare of Dawn Base until further notice. I hope we will not have another leadership crisis anytime soon, Colonel Triton. Never again, my lord. And I will not disappoint you, Moff Brainor. Your recommendation has meant the world to me, but I must turn my attentions to my base immediately. Sir, there is still the matter of the pirates at Leth Outpost. Yes, of course. Captain Revar lost a facility of some sort, yes? If you're in the area, you might want to look into it. Terrible pirates out there. No właśnie, skoro udało nam się nieco z Republiką lepiej powalczyć, a teraz czas na piratów. Mamy też co ciekawe nową miejki tutaj, gdzieś od naszego trenera. Co to robi? Okej, jakaś furia się nam aktywuje. I gdzie się mamy udać? Mamy się udać gdzieś tam kompletnie dalej. No i najszybciej będzie to zrobić oczywiście taksówkami. Generalnie musimy poczekać na windę w takim razie, aż ona sobie tutaj do nas zjedzie. No i co, zrobimy sobie w takim razie kolejne cięcie i widzimy się, kiedy ja już dojadę gdzieś tam do kolejnego zdania. Nie wiem, które będzie bliżej, ale to sobie zobaczę, jak już będę przy taksówkach. Także widzimy się, kiedy będę na miejscu. No i dobra, moi drodzy, znajdujemy się tutaj w Leth Outpost. Nie wiem, które zadanie będzie bliżej, ale zapewne jest to zadanie związane z planetą. Mamy tego kapitana Revara, tak więc zobaczmy, jakie on tu ma problemy ze swoją bazą. What is this? I asked not to be disturbed. Ah, it is you. Commander Triton and that Chiss fellow spoke well of you. Make yourself at home. I was busy calculating our chances in case the Republic attacks. It looks grim. If they bring a force of any real size, we're doomed. If you have enemies, send me at them. You'll be safe soon enough. Our skeleton crew is willing to fight, but we need automated guns to make up for the lack of numbers, and those eat power. What we really need is to tap into the nearby geothermal power substation, but it's been taken by the White Maw. We don't have the manpower to take on those pirates, and we've got a base that'll black out in any sustained fight with the Republic. I've never heard of Imperials backing down from a fight with pirates. They're Hawks, part of a group called the White Maw. 2.5 meters of muscle each. The last time they captured our men, they made them dig their graves in the ice using only their hands. Then they buried them alive. I couldn't chance that happening again, so we haven't attacked their power substation. But you, your odds look good. I can take out these monstrosities. I have no doubt of that, but you will need this energy coupling to restore the flow back toward the outpost. Install it when you have eliminated all resistance. With that power,
Our guns will be operational and give us a fighting chance. Go in strength. No dobra, czyli będziemy musieli odbić generatorem z rąk piratów. Nie wiem, czemu mi gra pokazuje, że mam wejść w tą stronę. Aha, bo w tą stronę mam wyjść. No dobrze, okej, spoko. Myślałem, że tam w drugą stronę raczej będziemy musieli podróżować, ale skoro w tą, no to lecimy w tą. No jak mówię, będziemy musieli zająć się gdzieś tą energią właśnie geotermalną. To nie jest aż tak daleko, także już tym razem cięcia nie będę robić. Tym bardziej, że za jakieś 20-30 minut muszę z domu jechać do dentysty. Także no, mam nadzieję, że mi jakoś bardzo szczęka nie zdrętwieje po znieczuleniu, bo będę miał tam jakieś dwa zęby jeszcze robione. Mam nadzieję, że dam radę normalnie komentować podczas E3 i w ogóle. No ale ostatnio nie było problemu, także teraz też problemu być nie powinno. Jesteśmy na miejscu, pytanie czy tędy wskoczę. Może być różnie, ale się udało, świetnie. I mamy przeciwników, dobra. Mamy piratów z The White Mo, aha, i to są... przedstawiciele tej takiej rasy, nie pamiętam jak ona się cholera nazywa, niestety. Także na pewno jeszcze sobie w tym odcinku ogarniemy ten generator. Jak mówię, nie wiem czy coś więcej, bo będę musiał jechać niedługo. No jeszcze muszę trochę ogarnąć, bo nagrywam to oczywiście z rana, bo sobie pierwszy szczegół zrobiłem, kiedy wstałem, to odpaliłem eswotora i zacząłem nagrywać poza zrobieniem herbaty i sobie ją popijam od czasu do czasu gdzieś tam na cutscenkach. No i kolejni piraci wyeliminowani i tutaj mamy coś sobie użyć, tylko nie wiem gdzie. A tutaj, dobrze. Czy to tylko to, czy jeszcze coś będę musiał zrobić? Aha, to tylko to, świetnie. Czyli możemy stąd tak naprawdę spadać. Nie musimy ich wybijać, tam nie ma takiej potrzeby. Bo bym musiał jeszcze sporo więcej walczyć, a to nigdy nie jest jakoś bardzo, bardzo fajne. Wolę się wrócić, oddać tego questa, wow. Jakiś dołek. Na szczęście dało się z niego normalnie w miarę wyjechać tym speederem. Czyli tak, tu już powinno płynąć ciepło i zasilanie w tych rurach. Także nie powinno być problemów z obroną tej bazy. Będziemy mieli te automatyczne wieżyczki. Plus oczywiście baza ma mnie. Ja bym w pojedynkę mógł wszystkich przeciwników pewnie wyciąć, znając życie. No ale oczywiście do tego nie dojdzie, bo fabularnie jakby... będziemy w inny sposób przeciwdziałać temu atakowi. A na razie chodźmy pogadajmy z kapitanem Rewarem, który nie wiem czemu ma niebieski pasek. You did it. We're running on geothermal power now. We blew a circuit when it came on, but that was easily fixed. Did the Hawks prove difficult? They proved clumsy and stupid. I could have fought twice that number. I thought as much. Sith have an extremely high success rate in combat against irregular forces. Now, if you'll excuse me, I need to oversee the deployment of our sensors and weapons. We've already begun the installation of our defense systems, and we're on schedule to be done before nightfall. Sir, the Republic frequencies are alive with chatter. They somehow knew we had a power surge just now, so I swept for bugs and I found this, an energy monitor. Do we have a spy or a traitor? Based on the Republic's internal communications, they had this installed long before we took over this outpost. I only looked because the Republic chatter was so obviously shocked by the influx of power. They won't attack here. They'll bomb the main geothermal reactor to black out the entire sector. How well defended is this reactor? It's an Ortolan community that keeps the mechanics running, and they won't put up much resistance. They're too used to knuckling under the Whitemoor pirates there. But the Republic is sending snowtroopers from Zero Squad. If I were a gambler like the captain here, I'd bet on them. The time for action is now. Zero Squad is the Republic's best. If you defeat them, just think of the humiliation. No dobra, czyli będziemy musieli ponownie obronić ten posterunek, ale mam też jeszcze jakieś zadanie poboczne, tak więc przyjmijmy je sobie i to będzie ostatnia rzecz, jaką sobie dzisiaj w tym odcinku zrobimy. Pampaula ji ota kakoga huta nupisto. Poja tuka changa goptula do bata wana wanki. Se gota do muti kihasa da punyo, liz di woto. What are you peddling? Moja jo chaluka. Kuna chi du nik titoki, saya tupi nu aviti.
Umpa hupa, jikilia umpasa do biska. Kabano tase makipuna, mali tuta odmiska. I can't be beaten by some pirates, adrenalized or otherwise. Pampawula ji ota kakoga huta nupisto. Chunki faguta, jiho poda ji oto vokise. This is a trifling matter, but I will do it. Chioto flingola. Ah, juba de naga bakawa. No dobra, czyli będziemy musieli jakieś lepsze adrenaliny od piratów zdobyć, żeby później zreprodukować i dać do naszych żołnierzy. Ale jak mówiłem, zrobimy to sobie w kolejnym odcinku, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.